szukając po raz pierwszy półkolonii dla swoich dzieci, szukałam właśnie takiego miejsca, w którym dziecko przede wszystkim poczuje się bezpieczne, poczuje się w pełni akceptowane w tym, jakie jest. Nie będzie musiało rywalizować z innymi dziećmi, nie będą to takie kolonie tematyczne, w których wszyscy się będą skupiali tylko i wyłącznie na doskonaleniu jakiejś jednej konkretnej rzeczy czy czynności. Zależało mi na tym, żeby dziecko mogło być w grupie i tak naprawdę po prostu w tej grupie być i funkcjonować, nawiązywać relacje społeczne, uczyć się innych dzieci, jak spędzają czas, jakie mają zainteresowania, jakie mają cechy charakteru, że są zupełnie inne od moich dzieci, że będą mieli przestrzeń na to, żeby się poznać, zderzyć te swoje cechy ze sobą i doświadczyć tego, że mogą ze sobą być bezwzględni, czy być, egzystować, bawić się i spędzać czas, mając zupełnie inne doświadczenia życiowe, swoje jakieś zainteresowania, i w dzieciach puszczy znalazłam to wszystko. A dodatkowo moje dzieci za każdym razem znajdowały nowych przyjaciół, nawiązywały nowe relacje. Zawsze te półkolonie wspominają w sposób taki ciepły, pozytywny, mają mnóstwo pozytywnych wspomnień. I nie są to wspomnienia na zasadzie byłem, osiągnąłem, wygrałem, zrobiłem, tylko to są takie osiągnięcia, które są wspólne, czyli byliśmy, organizowaliśmy, przeżyliśmy jakieś tam przygody, robiliśmy coś wspólnie, coś budowaliśmy i wydaje mi się, że to jest największa wartość i zaleta. Moje dzieci z elektroniką są za pan brat. Są wielkimi fanami FIFA, Minecrafta, kochają również tą grę na boisku, ale również kochają tą grę na PlayStation. Ja ze swojej strony, po swojej stronie widzę, że ta elektronika jak gdyby weszła w nasz świat, w nasze życie. Ona jest jak gdyby już nieodzownym elementem naszej rzeczywistości, ale widzę też jak gdyby negatywne skutki, które się pojawiają, jak ta elektronika jest i jest jej za dużo. W dzieciach puszczy cenię to, że wiem, że jak dzieci oddaję pod opiekę dzieci puszczy, to tej elektroniki nie ma. One spędzają czas ze sobą, poznając inne dzieci, pogłębiając relacje, ucząc się takich podstawowych zasad funkcjonowania, plus takich elementów, których na co dzień nie mają okazji się uczyć, ponieważ są tropienia, są podchody, są wypady do lasu, jest wspinanie się po drzewie, przeprawa przez jakąś małą rzekę, przez gałęzie, więc wzmacnia to ich motorykę, sprawność fizyczną, no i jak gdyby pogłębia kreatywność. I wiem, że jak dzieci wracają po całym dniu spędzonym na półkoloniach do domu, to po pierwsze są bardzo pozytywnie zmęczone fizycznie, ale są wyczerpane psychicznie.